zawsze chciałam zrobić szopkę, tylko nigdy nie miałam odwagi, zawsze myślałam, że nie dam rady. I stwierdziłam, że jak nie spróbuję, to się nigdy nie dowiem, czy potrafię, czy nie, więc zrobiłam. Robię po raz 49, a tradycja wzięła się to, że mój ojciec zrobił, a ja to przejąłem. Za każdym razem jest zupełnie inna. Może tam niektóre fragmenty się powtarzają, ale i tak są wykonane zupełnie inaczej niż w poprzednim roku. My robiłyśmy dwie naszą szopkę. No myślę, że to jest bardzo fajna tradycja i bardzo fajnie się robi w dwójkę, bo jest ciekawiej. Najtrudniejsze to było zmontowanie tego wszystkiego. To ja jestem dumna ogólnie z tych bocznych wież, bo je było bardzo trudno zmontować. I jeszcze tam na dole jest taka kostucha, z niej też jestem dumna, bo ją też było bardzo trudno zmontować. Najważniejsza tradycja konkursu Szopek Krakowskich od 1937 roku, 38 powtórzona, wojna przerywa konkurs i wznowiony tuż po wojnie i twórca Jerzy Dobrzycki, który został dyrektorem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i od tego okresu już to muzeum, teraz promocyjnie Muzeum Krakowa, organizuje konkurs szopek. No to poza tymi dwoma przed wojną to już jest 78, ale 80. To jubileusz niebagatelny. Niektórzy szopkarze od kilku lat pracowali nad szopkami, aby przygotować jak najpiękniejsze szopki i liczymy, że będzie ich więcej. Wszystkie szopki będzie można oglądać już od 5 grudnia tego roku do 26 lutego 2023 roku w Pałacu Krzysztofory w pełnej gali, w 9 salach wystaw czasowych na drugim piętrze. Już serdecznie zapraszamy. Thank you.